Na terenach przyległych do wsi Rusko w latach 1948 do 1958 funkcjonował obóz pracy przymusowej. Od 2004 roku corocznie we wrześniu w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Rusku odbywają się spotkania patriotyczno-religijne poświęcone pamięci więźniów obozu. Na rok 2013 przypadła 10. rocznica obchodów. Z tej właśnie okazji 22 września we wsi odbyły się uroczystości powiązane z odsłonięciem obelisku z granitu. Droga młodzieży, drodzy Państwo, dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy wolnymi ludźmi, ale musimy pamiętać, że nie zawsze tak było. Większość z nas nie pamięta obozów koncentracyjnych, obozów katorżniczej pracy przymusowej. Większość z nas nie wie, co to wojna, dlatego musimy pamiętać dzisiaj, ale także każdego dnia, aby dbać o swój kraj, o Polaków, o swoich sąsiadów, o swojego bliźniego. Musimy być tolerancyjni i dobrzy. Bo w 80-tych latach walczyłam o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę. Siedziałam również w więzieniu. Wywodzę się z rodziny Sybiraków. Moi rodzice byli 6,5 roku na Syberii. Przeżyłam dramat z dziecinnych lat na ziemi Szczegomskiej. Dzisiaj zwracam się do wszystkich mieszkańców Szczegomia, do młodzieży. Ojczyzna jest naszym wspólnym domem. Nie zapominajmy, ale wolność nie dostarczy raz na zawsze. Musimy tę wolność pielęgnować, czcić i pracować dla niej. Dziesiąta rocznica obchodzonych uroczystości związanych z wielkim męczeństwem ludzi, którzy przebywali tutaj w takim gułagu w latach 50. w Rusku. Był to tak gułag zorganizowany, że obok więźniów politycznych byli także więźniowie kryminalni, więc zamaskowane to trochę wszystko. Pamięć odżyła 10 lat temu i w tej chwili 10. rocznica tych obchodów z kompanią honorową, z oddanym szacunkiem dla ludzi, którzy bardzo ciężko tutaj pracowali, wydobywając glinkę na kopalni Stanisław. Mieszkali w bardzo trudnych warunkach. No i warto pamiętać o nich. Ta ziemia strzegomska jest nasączona krwią ludzi, którzy walczyli o naszą wolność. Przez Grozrozen 41 tysięcy poległych i tutaj Rusko, więc musimy o tym pamiętać, by młodzi w swoich przekazach potrafili powiedzieć o tej tragicznej historii ziemi strzegomskiej przyszłym pokoleniom. Tablica pamiątkowa znajduje się na cmentarzu parafialnym, jest to bardzo daleko. W tej chwili przemarsz tam już jest trudny dla kombatantów. Poza tym miejsce w centrum wsi jest takim godnym przypomnieniem, także tym, nie tylko przypomnieniem, ale poznaniem dla tych, którzy przyjadą tu, nie wiedzą o tej historii. Także bardzo godne miejsce dla tej bardzo trudnej sprawy. W spotkaniu uczestniczyły delegacje ze szkół, władze miasta, żołnierze, a także zaproszeni goście i oczywiście mieszkańcy wsi. Najważniejszym uczestnikiem wydarzenia był Tadeusz Mróz, były więzień polityczny obozu w Rusku. Obóz w Rusku był jednym z najbardziej okrutnych obozów, proszę Panią, ponieważ praktycznie rzecz biorąc, nawet z raportów IPN-u obecnie i raportów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ówczesnych latach 50. 60. wynika, że ten obóz był jednym z najgorszych w Polsce. To był tak zwany obóz kategorii A, w którym przede wszystkim więziono więźniów politycznych. W latach 52-53, wtedy kiedy ja tutaj byłem, proszę Panią, na ponad tysiąc osób było około, proszę Panią, 700 więźniów politycznych. Proszę sobie wyobrazić, że 1000 osób, proszę Panią, mieszka w czterech barakach, czyli 250 osób przypada, wie Pani, na jedno miejsce. Proszę sobie wyobrazić, że w nocy w zamkniętym baraku, gdzie nie ma sanitariatu, nie ma wody, proszę Panią,
wie pan, 100 czy 200 osób chce po prostu siusiu zrobić, wie pan, czynności fizyczne muszą być zatrzone. Kolejki stały, wie pan, do kibla czasem całą noc, a ci ludzie rano o 5 musieli wstawać do ciężkiej pracy, wie pan. To jest tylko fragment. Nie mówiąc już o tym, wie pan, że były głodowe racje żywnościowe, nie mówiąc o tym, że nie było wody, myśmy się mieli w śniegu, w korytach, proszę pani, dla bydła, wie pan. To były, wie pan, okropne czasy. I ten więzień, ten obóz, proszę panią, tak funkcjonował. W tej chwili ślady tego obozu są, ale to już są baraki murowane, to już jest zupełnie co innego, wie pani. W Rusku obóz utworzono w oddaleniu od zabudowań, w bliskości wyrobisk gliny, które istniały tu już od końca XIX wieku. Obóz otaczały cztery wieże wartownicze i ogrodzenie z drutu kolczastego. Dobro ojczyzny, dobro narodu, dobro dzisiejszego pokolenia leży mi głęboko na sercu. Uroczystości patriotyczne, religijno-patriotyczne są wezwaniem dzisiejszych czasów. Po to tylko, żeby przede wszystkim nauczyć młodzież, dzieci o tym, co było w przeszłości, ale też przestrzec o tym, czego możemy doczekać się, gdy nie będziemy przestrzegali podstawowych praw ludzkich i deptali godność drugiego człowieka. Cieszę się, że ta uroczystość miała miejsce, że właśnie była tak uroczysta. Aczkolwiek, jak każda taka uroczystość, wywołuje wspomnienia, jest powodem do snucia różnych refleksji. I zapewne ideą mojego męża było to, i żeby ta ojczyzna była przyjazna dla wszystkich grup społecznych, szczególnie dla ludzi młodych, żeby nigdy nie wymagała takich ofiar, jaką ponieśli tutaj więźniowie polityczni. Dzięki działaniom księdza Jana Olendra, posła Grzegorza Górniaka oraz byłych więźniów umieszczono w Rusku dwie tablice pamiątkowe. Jedna z nich znalazła miejsce na cmentarzu, druga w tamtejszym kościele. Dwie tablice są ufundowałem tutaj, jest jedna w kościele, jedna w cmentarzu i rozpoczęliśmy tego pierwszą tam organizowanie tego pierwszego spotkania. Bardzo się rozwija. Trzeba upamiętnić to wszystko, żeby ta młodzież jednak zapamiętała, bo jak ja przyjechałem tu pierwszy raz do tej miejscowości Rusko, to ta społeczność mówiła, że to nieprawda była. Oni cały czas byli uświadomieni, że to jednak byli ludzie, którzy byli złodziejami. W obozie pracowali tylko więźniowie polityczni. 15 listopada 1958 roku podjęto decyzję o zamknięciu obozu. Proces likwidacji trwał kilka miesięcy i ostatecznie zakończył się w pierwszych miesiącach 1959 roku. Celem corocznych uroczystości jest przede wszystkim pamięć, aby fakt istnienia obozu nie zatarł czas. Dla kształtowania pamięci. Proszę panią, proszę naprawdę wierzyć, nie satysfakcja ani cokolwiek, wie pani, z tego święta jest niepotrzebna, proszę panią, dalej. Jest to nawet szkodliwe dla mojego zdrowia, wie pani, dlatego że to, co dzisiaj przeżyłem, będzie mi się spać po nocach, proszę panią, i to będzie element negatywny dla mojego zdrowia, proszę panią. Natomiast o ile uczestniczę w tym, ile to robię, jestem nawet organizatorem tego, to tylko dlatego, proszę panią, żeby młodzież miała pamięć o tym. Pracujemy tylko dla pamięci, żeby pamięć o tych czasach została, bo te czasy nigdy już nie nastąpią. Musimy głęboko w to wierzyć. Dalej, jestem przekonany, że społeczeństwo, proszę panią, już nigdy tego nie pragnie. Wydaje mi się, proszę panią, że wcześniej czy później społeczeństwo się połączy wspólnie, razem, tym wspólnym jednym wymiarze, wie pani, jednoty, jedności polskiej, proszę panią, będziemy się kochać nawzajem, będziemy pracować dla dobra ojczyzny, a nie ginąć, bo ginąć dla ojczyzny, przepraszam, wie pani, może każdy, ale ciężko dla niej pracować, oddać życie, wie pani, żeby społeczeństwu i ojczyźnie było najlepiej, jest znacznie trudniej niż ginąć. Na obelisku napisane zostało: oni byli wówczas ojczyzną. Więźniom politycznym obozu katorżniczej pracy przymusowej w Rusku w latach 1948-1958 mieszkańcy ziemi strzegomskiej.